Hej, cześć, tu Zator Vlog. Kojot zapracowany, trochę cię nie było, kojot. Co robiłeś, jak cię nie było? Gdzie byłeś? Tu i tam, trochę na polu, trochę tu. Musisz głośniej mówić, bo cię nikt nie słyszy. Zapominasz się. Wiem, że ty nie jesteś nauczony, bo ty na mnie nie krzyczysz, bo nie masz powodu. Byliśmy na polu zobaczyć, jak tu jechać. I co? No jest, szło przyjechać, ale jest mokro. To tak jak z tym, jak jest ciepło. Z siewem trzeba poczekać. Jak jest ciepło, to jest ciepło, ale jak jest ciepło, a jest wiatr, to jest zimno, nie? To tak samo. Trzeba poczekać. I co? A w międzyczasie trzeba usunąć obornik. Obornik, nie? Już tu dużo mają. Luka. Wyjdą sobie pohasać. Nie wiem nawet, jakie były komentarze, już nie pamiętam, żeby poodpowiadać. No już nie wiem, które z kolei pytanie, wciąż to samo, ile mamy sztuk bydła. To na to mogę odpowiedzieć, że 29. Ktoś mówił, czy pozdrowisz? Pozdrawiamy go. Ale kurczę, bym musiała poszukać, kto to był. Następnym razem wymienimy. Jak widać, ja tu nie jestem do niczego potrzebna kojotowi. Kojot wszystko robi sam. Dajesz, dajesz. Ja tu mogę tylko wydawać polecenia. Dzisiaj będziemy się ścigać. Kojot będzie wyrzucał obornik zetorem. A ja będę wyrzucać ręcznie. Już mam jedną taczuszkę nałożoną. Zobaczymy, kto będzie pierwszy. Drzwi też zrobione przez kojota. Ja ci troszkę pomagałam w tym, nie? A wiadomo, że wszystko kojot tutaj robił sam. Te. Wszystko, co jest o. Płotek robiliśmy razem, nie? Wyciąg tu. Jest maskotka nasza. Tak, tu jest Roti, nasz Roti. Taki miluśnik. Rozbestwiony przez nasze dzieci. Zawsze jak przyjeżdżamy, to już czeka pod drzwiami, żeby wejść do domu, bo one go tam karmią i się z nim mijają. Ej, bo słońce zajdzie, a dzisiaj mamy taką piękną pogodę, normalnie wiosna, 15 stopni. Pięknie, jutro ma być trochę gorzej. Mało przerobiony tu ten obornik. Słoma tu jest. Byczki, jak widać, jeszcze trochę by musiały postać. Mało masy mają. Widzisz, ile słomy? Nie przerobią, nie? Za dużo kościela. Za mało hasają. Za mało ich tu jest. Dzisiaj będziemy próbować oddzielać tamtego jednego mniejszego, nie? Tych 9. Nie wiem, jak to nam pójdzie. Się okaże. Powiem tak. Ma wyjść dobrze, a wyjdzie jak zawsze. Czyli źle. Się okaże. Teraz już będzie coraz mniej czasu do nagrywania, tak? Z biegu, bo będziesz na polu, nie? Już jestem na polu do jakiegoś czasu. Nie, ty jesteś w lesie cały czas. Z robotą. Non stop. Garcz. Pamiętasz, jak tu widłami wyrzucałeś? Pamiętasz? Jeszcze byki w środku miałeś. To wyrzucał tam, w tamtą stronę. Tam wjeżdżał przyczepą. Bo tu była cała ściana, nie było jeszcze dziury i musiał ręcznie wszystko wyrzucać. Dobra, pokaż coś. Pokaż, co potrafisz. Nagram chociaż jedną łychę, tą, jedne widełki, jak wyrzucasz.
pełne skupienie jak zawsze. Dziurę zrobił. A moja taczka stoi. Muszę się wziąć do roboty. Mam nadzieję, że nikt nie zauważył mojego odbicia w drzwiach. Co, Bysiu? Poszalej sobie, poszalej. Słońce jeszcze do góry. Ktoś się pytał chyba o baloty, ile mamy ściano kiszonki. Także to są tutaj nasze. Nie wiem, ile ich jest. Nie wiem, ile ich jest. Byki szaleją, a my się bierzemy do pracy. Hej, cześć!